Dzisiaj rano odebraliśmy pierwszą partię chryzantem, które odkupiliśmy od zielonogórskich przedsiębiorców, którzy tych chryzantem nie sprzedali przy zielonogórskich cmentarzach. Za chwilę przyjadą kolejne. Zakontraktowaliśmy przez 2 dni około 4,5 tysiąca chryzantem. Telefon naprawdę się grzał i myślę, że wszyscy, którzy chcieli się dodzwonić, się dodzwonili, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają taką okazję przez cały ten tydzień. Już dzisiaj te kwiaty zaczną być wysadzane, będziemy obsadzać. Myślę, że zaczniemy od ulicy Konstytucji, zrobimy taki swoistego rodzaju dywan z chryzantem, tak żeby też ten listopad w Zielonej Górze był w tym roku kolorowy, mimo że jest trudny, żeby był kolorowy.